Pani Ciła. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym epizodzie słodkich unboxingów. Tym razem tajemniczą paczką jest... Q-Box. Q-Box jest paczką zawierającą od 7 do 10 rzeczy, które pochodzą głównie z Japonii i Południowej Korei. Są wśród nich pluszaki, figurki, drobiazgi biurowe lub akcesoria związane z modą. Wszystko o wartości około 70 dolarów. Zamówienie takiej paczki na jeden miesiąc natomiast kosztuje około 25 dolarów. Jeśli chcecie się dowiedzieć czegoś więcej na temat Q-Box, to zapraszam do opisu filmu, gdzie znajduje się link do strony głównej. No, to otwieramy w końcu. Okej, wy zobaczcie pierwsi. Tam. Co tam jest? Jakaś kartka, która się zaraz wysypie. Pierwsze co dostajemy, to taką karteczkę z opisem, że jest to Q-Box z Maja. Z drugiej strony natomiast można zobaczyć jakby taką małą reklamę Q-Boxa z kolejnego miesiąca, żeby zamówić. Druga rzecz jest dosyć duża. Zaraz odpakuję z tej folii, tylko chyba będę potrzebowała nożyczek z tego celu. Tadam. Dobra, nożyczki są. I nasz pluszak został uwolniony z tajemniczej torby. Jest super uroczy, słodki i w ogóle, i nie wiem co to jest, ale to mniejsza z tym. Zaraz się może dowiemy, co to jest. Tutaj mamy taką swoistą karteczkę na ten temat. Swoją drogą jest to wszystko tutaj zapisane dość prosto, chyba w hiraganie głównie. Tutaj mało kanji jest. Więc przypuszczam, że to właśnie tak dla dzieci, żeby mogły się rozczytać. Jeśli dobrze się rozczytuje, to na brzuszku ma napisane Shirokuma Mikan Aisu. Jeśli dobrze tłumaczę, co pewnie jednak źle tłumaczę, ale jeśli znacie japoński, to możecie mnie poprawić oczywiście, bo ja z jakąś znawczynią znowu nie jestem, ale wydaje mi się, że to jest misiek polarny, schowany jakby w mandarynce, bo Shirokuma to jest chyba miś polarny, Mikan to jest mandarynka, Aisu to znaczy lody zazwyczaj, znaczy Aisu Kurimu to na przykład znaczy lody, ale samo Aisu to nie wiem, może sam lód czy coś takiego, nie wiem, może w formie takiego, także mamy misia polarnego schowanego w mandarynce. Urocze. Cały pluszak jest bardzo taki mięciutki, natomiast właśnie ten napis ma taki trochę twardszy. I tutaj nie wiem to, co on trzyma w łapce, nie wiem co to jest, ale też jest takie z innego jakby materiału. Natomiast cała reszta jest bardzo, bardzo mięciutka i taka milusia. Dobra, mamy kolejnego pluszaczka. Pozwolicie, że go odpakuję. Drugim przedmiotem jest coś takiego. To nie jest do końca pluszak, ale jakby taka... Nie wiem co to, czekajcie w sumie. Jakby, nie wiem, taka mini portmonetka. To się tutaj otwiera, jakby jest taki zameczek. I można tu schować różne rzeczy w środku. Z tym, że w środku wydaje się trochę mało miejsca na to wszystko, bo wypełnione jest to jeszcze pluszem. Jakby, ale no, można tu coś schować. Pewnie jakieś drobniaczki. Czy coś takiego. I ogólnie jest to oznaczone jako pluszak Disneya, więc przypuszczam, że jest to może myszka Miki, nie wiem, w jakiejś tam formie. Możecie dać znać, czy Wam się z czymś innym kojarzy. Trzecia rzecz jest w pudełku. Ale też możecie zauważyć, że jest również Disneya, ponieważ jest to myszka Miki. Tutaj po każdej stronie, znaczy po tej stronie pudełka też jest pokazane, że jest więcej jakby takich rzeczy z tej serii. Natomiast tu z tyłu jest wyszczególnione, co to jest. Też zresztą można się trochę domyślić po opisie, czyli to jest Collection Bank, czyli po prostu skarbonka. Po prostu słodka skarbonka w formie myszki Miki. Także zobaczmy, jak to wygląda. No, taki mamy surprise. Zamiast myszki Miki w środku jest kubuś puchatek.
Ogólnie właśnie myślałam, że skoro jest wyszczególniona na pudełku, to znaczy, że będzie w środku myszka Miki, ale widocznie jednak działa to na takiej zasadzie, że po prostu mamy wylosowaną rzecz i jest to pewnie z uniwersum wszystko Disneya, natomiast właśnie, o kot schodzi mi z góry, przepraszam. Natomiast właśnie dostajemy w środku losowe rzeczy. Ale słodki jest, bardzo uroczy pyszczek ma. Ten kubuś puchatek, takie małe łapki. Tutaj oczywiście, nie wiem, coś na kształt bluzeczki. No i tutaj oczywiście miejsce na wrzucanie rzeczy. To się chyba przekręca, bo kubuś puchatek tak trochę się skrzywił. Czekajcie, bo to można było jakoś, żeby tego nie zepsuć. Dobra, to się po prostu jakby troszeczkę trzeba wyłamać. Rozdziela się i to, co zebraliśmy, możemy sobie wziąć z naszej skarbonki fantastycznej. Ogólnie pomysł super, natomiast trochę martwi mnie wykonanie, bo jest to taki zwykły plastik. Także miejmy nadzieję, że się z tym nic nie stanie, ale wygląda super uroczo. Mamy czwartą rzecz, co tutaj się nazywa ring strap. Jest to coś, co można sobie przyczepić do telefonu, do jakiejś torebki, albo torby, albo plecaka, czy coś takiego. Tutaj nawet mamy pokazane z tyłu. Tutaj jest chyba jeszcze do takich opakowań na, nie wiem, legitymację czy coś takiego, chociaż nie wiem, czy to u nas by funkcjonowało. Jeszcze do chyba pendrive'ów też można przyczepić, no ogólnie do wszystkiego. Przypuszczam, że to się właśnie wkłada też na palec i w ten sposób można nie zgubić jakiejś rzeczy, ale zobaczymy. Także wygląda to dosyć zabawnie. No na moje dwa palce raczej to wchodzi. Już prędzej. To wygląda dziwnie. Okej, ale taka w sumie zawieszka jest całkiem urocza. Teraz mamy coś, co zapewne spodoba się bardzo dużej ilości osób. Czyli z Pokemonów. Przypuszczam, że moja siostra też by za tym oszalała. Jest to korektor, z tego co widzę, taki, że po prostu się przyciska i on przyciska i marzy, i w ten sposób on zostawia takie paski. Kiedyś jak chodziłam do szkoły, to używałam tego dosyć, znaczy lubiłam takie korektory właśnie tego typu. Możemy to sobie otworzyć i zobaczyć. Tak, więc jest to taki malutki korektorek z Pikachu. No, z tyłu ma takie wyszczególnione, jak wygląda w środku trochę. Tutaj widzę, że mamy jakieś karteczki, później to pokażę Wam, jak to działa, jeśli jeszcze nie wiecie, chociaż wydaje mi się, że każdy, kto chodzi do szkoły, to kojarzy takie korektory. Zresztą one nie są jakąś specjalną nowością, bo kiedyś właśnie też takie były, także fajne, pomysłowe. Kolejna rzecz z naszej tajemniczej paczki to są takie karteczki chyba przylepne, których się używa na przykład do oznaczania jakichś stron w książkach albo zeszytach, jakichś ważnych rzeczy tutaj mamy wyszczególnione, jak to powinno się powiedzmy używać. Więc tak to mniej więcej wygląda, całkiem słodkie, urocze. Nie wiem, czy mi się przyda, bo za bardzo nie wiem, do czego mogłabym używać. To bardziej przyda się chyba dla osób, które chodzą jeszcze do szkoły. Natomiast no, jest to całkiem urocze. Kolejna rzecz to coś takiego. Jest to taki notatnik, z tego co widzę, tu na drugiej stronie można sobie zauważyć. Taki nietypowy dosyć, ponieważ jakby pisze się wiadomość częściowo na tej kartce, składa się ją w taki określony sposób i jakby ktoś, kto odczytuje sobie, może jakby ją rozłożyć i zobaczyć, co tam jest napisane. Taki
nietypowy sposób. Zobaczmy. Napisałam sobie wiadomość, haha. Aczkolwiek nie wiem, czy dobrze to zrobiłam. Teoretycznie powinno się to... O, teoretycznie powinno się chyba tak złożyć i jak się rozkłada, ta-dam, ta-dam. Jakby ktoś chciał wiedzieć, co tu napisałam, to napisałam arigato gozaimasu, czyli dziękuję. Przy okazji sprawdzimy działanie Pikachu. I wiadomość prawie zmazana. No, działa bardzo dobrze. Kolejna rzecz, również z Disneya. Ładnie z takim wyznacznikiem tutaj różnych obrazków z Disneya. Nie jestem do końca pewna, co to jest. Czy to jest spinka do włosów? Szczerze mówiąc, nie wiem. Przypuszczam, że to mogą być spinki do włosów, ale... Albo coś, co łączy jakoś konkretnie jakieś rzeczy. Nie wiem. Trudno mi powiedzieć. Dajcie znać, jeśli wiecie. Ale wygląda bardzo uroczo. Jak zwykle. Jak wszystko. To można właśnie tak spiąć. Tylko do czego? Nie wiem, szczerze mówiąc. Dobra, następna rzecz jest z serii, którą bardzo lubię. Mianowicie Sailor Moon. Tak, nareszcie dostałam coś z Sailor Moon, aczkolwiek szkoda, że jest to takie opakowanie w sumie na telefon, chyba wodoodporne, więc prawdopodobnie mi się to nie przyda, ale no, sobie zobaczmy. Więc po rozpakowaniu wygląda mniej więcej tak. Tutaj się to otwiera, żeby oczywiście można było telefon włożyć. Tak, to teoretycznie powinno być właśnie w tą stronę umieszczone, ze względu na to, że jednak, nie wiem, chcemy coś pisać, załóżmy, na telefonie, o. Więc jest nam potrzebna ta strona przezroczysta, natomiast tutaj już niekoniecznie. Kocie, nie płacz. I tutaj są takie zasuwki jakby. To sobie zasuniemy, to już nie wydostaniemy stąd telefonu. Został uwięziony. Dobra, muszę kota wypuścić. Do tego dostajemy też taki sznureczek. Pewnie, żeby po prostu przyczepić do ręki, żeby nam się nie zgubiło. No. Ten obrazek strasznie mi się podoba. Aż szkoda, że jest to właśnie na takim tylko wodoodpornej rzeczy. Szkoda, że nie jest to jakaś grafika na ścianę. I ostatnia rzecz z Q-Boxa, czyli takie coś. Przypuszczam, że jest to czepek. Aczkolwiek głowy za to nie dam. Teraz to rozpakujemy. Powiem Wam, że zapach tego nie jest zbyt przyjemny. Ale tak, tak mi się wydaje, że to jest czepek na głowę. Może jakiś kąpielowy. I to też z Disneya, oczywiście. Ania w czepku. Oh my goodness. Tak, wiem, powinno się schować włosy. Ale nie chciałam mi się tego robić. Wygląda interesująco. Jak myślicie? Także ogólnie rzecz biorąc, Q-Box mi się podobał. Fajne są te rzeczy, całkiem ładnie wykonane. Te pluszaki są chyba najlepsze, tak mi się wydaje. No i przede wszystkim są ładne te rzeczy. Niektóre są bardzo przydatne, także myślę, że wygląda to spoko. Jedyne, czego może mi brakuje jakoś szczególnie, to kwestia takiej rozpiski, co w danym Q-Boxie się znajduje. To by się przydało, tak jak na przykład Kawaii Box było.
I jeszcze może jakiegoś wypełnienia tego pudełka. Wiecie, Kawaii Box miało takie urocze jeszcze wypełnienie. Jakiś papier, to wszystko w papier było zapakowane. Samo pudełko też jest takie mało atrakcyjne. Przydałoby się jakieś tam też grafiki nałożyć. Myślę, że też byłoby to całkiem urocze. No a poza tym wszystko wygląda naprawdę super. Jeśli ktoś interesuje się właśnie no nie wiem, takimi rzeczami, czy Japonią, Koreą, to takie drobiazgi są naprawdę fajne. Okej, to by było wszystko, jeśli chodzi o Qboxa i nasz unboxing. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego filmu. Jeśli Wam się spodobał, to proszę zostawcie komentarz, polećcie go innym, byłoby mi bardzo miło. Pamiętajcie też, że posiadam również fanpage'a, Instagrama i Twittera, do których linki są w opisie filmu. Także to by było na tyle ode mnie. Dzięki jeszcze raz i do usłyszenia w innych filmach. Matane! A obok mnie oczywiście mój dzielny pomocnik. Artemis, przywitaj się. Mój słoneczko. Będziesz mi dzielnie pomagał w odpakowywaniu Qboxa? No. Moje, moje. Tak, pokaż się do kamery.